Dzień dobry. Jako, że już od kilku miesięcy mam podłączone u siebie w kotłowni bufor ciepła, na tym filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób taki bufor najlepiej podłączyć do kotła na paliwo stałe. Nieważne, jaki to jest kocioł, czy to jest kocioł na drewno, czy na węgiel, bufor przy takim kotle bardzo dobrze zdaje egzamin i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko nie zawsze wiemy, jak taki bufor trzeba podłączyć pod istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Ja na tym filmie właśnie wyrysuję, pokażę na schemacie, na tablicy, którą zamontowałem, pokażę, w jaki sposób ja mam zamontowane. A w jaki sposób chciał zamontować mi hydraulik, na co się nie zgodziłem. Także zapraszam do tego filmu i życzę miłego oglądania. Na początek pokażę, jak wyglądała moja instalacja centralnego ogrzewania, zanim podłączyłem bufor ciepła. A więc tak, kocioł z kotła ciepła woda wychodziła na instalację centralnego ogrzewania poprzez zawór czterodrogowy na grzejniki oraz zawór trójdrożny na podłogówkę. Na grzejniki była jedna pompa, jest jedna pompa, na podłogówkę druga pompa. Trzecia pompa pompuje ciepłą wodę do bojlera na ciepłą wodę użytkową. Pod taką instalację postanowiłem, że podłączę bufor ciepła. I teraz pokażę właśnie, jak to wygląda. No dobrze, to byłby schemat mojej instalacji, gdzie już mam zamontowany bufor ciepła. Tu jest bufor. Jest on wpięty, zasilanie bufora jest wpięte w istniejącą instalację. Powrót wody zimnej do bufora w tym miejscu. Co tutaj doszło? Od strony kotła zostało zrobione instalacja w ten sposób, że został tutaj zamontowany zawór trójdrożny, który służy jako ochrona powrotu kotła. Obok zaworu trójdrożnego jest zamontowana pompa, która pcha zimną wodę do kotła i w ten sposób ciepła woda wylatuje na instalację. Pompa przy kotle służy tylko do tego, aby wypchnąć ciepłą wodę z kotła. Także jest ona załączana w momencie pracy kotła. Zawór trójdrożny, kiedy na powrocie jest jeszcze chłodna woda, zamyka się i robi tak zwany krótki obieg. Kiedy już jest wysoka temperatura na kotle, otwiera on się i woda wylatuje na centralne ogrzewanie, a nadwyżka ciepła dalej idzie do bufora. Tak? I tutaj wraca zimna woda do kotła. Tutaj mam zamontowany też separator zanieczyszczeń, dzięki któremu zbiera się cały brud z instalacji właśnie w tym jednym miejscu. Także jak widać, trzy rzeczy, które mi tutaj doszły, to jest pompa, zawór trójdrożny oraz separator. Zaznaczyłem też tutaj na tym schemacie zawory zwykłe, zamykające, odcinające w tych miejscach, co tutaj widać, oraz tutaj przy buforze. Takimi tutaj kropeczkami zaznaczyłem, bo już tutaj nie miałem miejsca. Zaznaczyłem zawory zwrotne. W tym miejscu dałem zawór zwrotny, a tutaj
trzy takie zawory zwrotne zaznaczyłem, ale one już były wcześniej. Także tych tutaj to nie montowałem w momencie instalacji bufora. I teraz jak to działa? Kiedy rozpalam w kotle, na przykład drewnem, ciepła woda idzie najpierw na krótki obieg. Aha, zaznaczę jeszcze to wszystko tutaj na tych zaworach, na zaworze, na podłogówkę, na grzejniki i na tym zaworze koło kotła. Mam zamontowane siłowniki i pompy i siłowniki, wszystko jest podpięte pod sterownik, który tym steruje, nie? I teraz jak to działa? Jak na kotle rozpalam, ciepła woda idzie sobie najpierw tutaj się tam powiedzmy do 40-50 stopni, to ona tutaj jest zamknięta, znaczy obieg jest zamknięty, a kiedy jest wyższa temperatura, to ciepło wychodzi sobie na grzejniki i dalej na bufor, tak? Kiedy się wygasza, zawór zwrotny odcina i pompa się wyłącza, tak? Także te dwie rzeczy, czyli zawór trójdrożny, zawór trójdrożny, chyba powiedziałem zwrotny, zawór trójdrożny i pompa są wyłączane w momencie wygaszania kotła. Na kotle oczywiście można zrobić, można tak długo rozpalać, aż temperatura w buforze tam osiągnie zadaną temperaturę, na przykład 80 stopni. No i wtedy możemy przestać grzać na kotle. W buforze oczywiście ta woda, w dobrze ocieplonym buforze ta woda jest na dłużej. I co teraz się dzieje? Na kotle nie ma już ognia, załóżmy, a w buforze jest ciepła woda. I co wtedy się dzieje? Woda tą samą rurą, tylko w drugą stronę, biegnie sobie na grzejniki i na podłogówkę. Tak? Tutaj nie ma, na tym całym obiegu, w tym miejscu, nie ma żadnego zaworu zwrotnego. Nie można montować w takim wypadku zaworu zwrotnego, żeby woda miała przepływ. Raz w jedną stronę, tak? A raz z bufora w drugą stronę. Tutaj absolutnie nie może być zaworu zwrotnego. Tak samo na powrocie. Zawór zwrotny dałem tylko w tym miejscu. Dlaczego? Woda chłodna, która wraca tutaj z instalacji, wraca do bufora w tą stronę, tak? A kiedy palę na kotle, kiedy palę na drewno, rozpalam kocioł, to woda biegnie w tym kierunku tutaj. Zimna woda, tak? Także w tym ta nitka, ta część instalacji, tutaj woda krąży w dwie strony. Takie rozwiązanie podłączenia kotła względem bufora również sprawdza się, jeśli mamy w buforze zamontowane grzałki na prąd. Gdy tymi grzałkami nagrzejemy bufor, to woda ładnie sobie tutaj ciepła woda ładnie sobie przelatuje na instalację centralnego ogrzewania oraz mamy możliwość, jest możliwość dzięki sterownikowi grzania również ciepłej wody użytkowej w bojlerze. Zaletą takiego rozwiązania i takiego podłączenia kotła względem bufora jest głównie to, że jeżeli na buforze nie mamy, jest on zimny, tak, ten bufor, i przychodzimy na przykład, chcemy szybko rozpalić, zrobić ciepło w domu, bo przecież o to chodzi, żeby ciepło było w domu, tak, więc rozpalamy w kotle, ciepła woda tutaj dosyć szybko się nagrzewa i co? I idzie ciepła woda nam od razu na instalację, tak? Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy kotłem
nagrzewać całego bufora, czy tam części bufora, tylko od razu ciepła woda trafia do instalacji, a tylko nadwyżka ciepłej wody jest gromadzona w buforze. Pokażę teraz na schemacie, w jaki sposób właśnie hydraulik chciał podłączyć u mnie kocioł do bufora i zobaczycie, że jego pomysł jest, ja uważam przynajmniej, że jego pomysł jest gorszy. Ok, teraz na tym schemacie namalowałem ten drugi sposób podłączenia kotła względem bufora. Sposób, jest to sposób, który chciał zastosować u mnie hydraulik. I zobaczcie, na powrocie dalibyśmy pompkę z zaworem zwrotnym, a na zasilaniu, zasilanie z kotła biegnie w tym momencie tylko do bufora, tak? Tutaj prawdopodobnie też byłby zawór zwrotny i powrót z bufora zimnej wody właśnie dzięki tej pompce z powrotem do kotła. Dzięki temu rozwiązaniu kocioł zasila w ciepłą wodę tylko bufor, a nie instalację w domu. Takie rozwiązanie w moim przypadku ja uważam byłoby gorsze. Kocioł, rozpalenie w kotle nie oznaczałoby natychmiastowej ciepłej wody na grzejnikach w domu. Musiałbym zagrzać pewną część bufora i dopiero z bufora wychodziłaby ciepła woda. Wychodziłaby woda wtedy, kiedy będzie ciepła, wychodziłaby na grzejniki. W tym rozwiązaniu również jest taki minus, że do montażu potrzebna jest trochę większa ilość samych rur. Także to można wziąć sobie też pod uwagę. No w tym przypadku tutaj pewnie byłyby właśnie zawory zwrotne. Tutaj go namalowałem, też pewnie by się dało. I w tym miejscu, które uniemożliwiałyby krążenie wody w przeciwnym kierunku z bufora. Tutaj jeszcze pokażę, jak to wszystko u mnie jest zamontowane. Tu jest właśnie wyjście na, z lewej strony na podłogówkę, tak? A z prawej strony zawór i pompa na grzejniki. Poniżej właśnie jest pompka do ciepłej wody użytkowej. No a tutaj z tej strony pokazuję, mam wyjście właśnie z kotła, a tutaj jest właśnie ten separator zanieczyszczeń, siłownik, a pod nim zawór trójdrożny, no i pompa, która pompuje wodę wracającą, pchają do kotła. Cały bufor wygląda w ten sposób. Do bufora biegnie jedna rura u góry, druga na dole, a całość obsługuje sterownik firmy Tech Sterowniki, model I3 Plus, który obsługuje wszystkie moje cztery pompy oraz trzy siłowniki na zaworach. Fajnie to działa, jest to bezobsługowe i uważam, że jest to zakup wart tych pieniędzy. Mam nadzieję, że tym filmem komuś pomogę w rozwiązaniu problemu, w jaki sposób podłączyć swój bufor do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dziękuję za uwagę. To już wszystko i zapraszam na inne kolejne moje filmy.